Wiesz co? Generalnie ja w ogóle, jakby to był sen. Teraz jak siedzimy, teraz patrzę jak kurczę, mówię, ja mogłem inaczej zawalczyć, mogłem to. Znaczy na pewno bym inaczej zawalczył, nie położyłbym się jak wtedy przy tym rzucie, na przykład próbu prób obaleniu i tak dalej. Leczkolwiek on rzeczywiście do dzisiaj się śmiejemy z tej siatki. Ja też tak miałem to, miał to pytanie. Z tą siatkę i tak dalej, słynna siatka i tak dalej. Siemanko moi drodzy, witam serdecznie na kolejnym podcaście Pogadamy na Luzie. Moim gościem specjalnym dzisiaj będzie Nikola Milanowicz. Jest to Serb mieszkający w Polsce, judoka, zawodnik MMA, bramkarz takich organizacji jak Fame MMA czy KSW. Influencer, też mogę tak powiedzieć? Może tak, już można powiedzieć. Już tak można powiedzieć. No tak, widziałem, dzisiaj właśnie sprawdzaliśmy 50 tysięcy obserwujących no, na Instagramie. 60. To prawie, o, to przepraszam, prawie, przepraszam. Prawie 60. E, także wszystko się zgadza. E, wszystko powiedziałem, czy jeszcze... Mógłbym coś dodać, jeżeli chodzi o Twoje zajęcia i, i o tym, co no robisz w życiu. Nie to wszystko. No, to czasami TikToker. TikToker, akurat do tej, do tej platformy jeszcze nie dotarłem, także nie widziałem cię na TikToku, jak działasz, ale bardzo miło mi cię tu gościć i mam nadzieję, że przebrniemy sobie przez kilka tematów związanych z Twoim życiem, związanych ze sportem i z Twoją. Pracą. Bardzo miło, że zaprosiłeś, znamy się i prywatnie, tak powiem, i służbowo. Bardzo miło, że tu mogę, że mogę gościć u Ciebie. Bardzo się cieszę i bardzo fajnie mnie przedstawiłeś. I jeszcze chciałem powiedzieć, że ty jesteś bardzo miła, słateczna osoba. O, to bardzo dziękuję, <grym> bardzo mi miło. Cieszę się, że usłyszałem z twoich ust takie rzeczy. Posłodziliśmy sobie to zaczniemy może od Twojego pochodzenia. Jesteś Serbem, tak? Urodziłeś tak w Serbii. Urodziłem się w Serbii, w Belgradzie. Mama jest Polką, tata jest Serbem. Oni się poznali w rapce z w 70 którymś. Na wakacjach, pewno. E, na wakacjach mama pracowała jako kielnerka, tata. wtedy inne czasy były, tak była Jugosławia. E, jeździł po sobie po Europie, no i spotkał moją mamę. Zakochali się w sobie inne czasy, były, wiadomo, że ta miłość miała większe znaczenie niż w dzisiejszych czasach, niestety. E, no tak, niestety, tak, no tak było. No. no i moja mama od razu, po, jakby po tych spotkaniu, stwierdziła, że idzie do, do, właśnie do do Serbii. Trochę, znaczy do Jugosławii. Wtedy trochę jak pojechała. Jeszcze ona musiała wrócić do domu, najpierw do Tomasza Mazowieckiego. Pojechała właśnie powiedziała rodzicom, że trochę gdzie ta Jugosławia jest, no nie? Bo wiadomo, w inne czasy były. Mm -hmm. e, no i pojechała i no, do dzisiaj nie żałuje. Rozumiem, czyli rozumiem, że Matula e, jeszcze jest, żyje, tak? Żyje tata 5 lat temu zmarł. Mama, mama jest rodowitą Tomaszowianką. Tak się mówi Tomaszowianką. Tomaszowianką. Tak, 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 tak. tak powiem widzę. Czasami coś tam jest trudno, bo czasami dużo myślę. Myślę po serbsku, a mówię po polsku. I czasami okay. mój teraz <głoszysz> z głowie. z głowie czasami coś powiem. Y no, nie, nie tak powinno brzmieć ale czasami tak mam w głowie. no nie Tym bardziej, że często teraz rozmawiam przez telefon. Kiedyś to się pisma pisało. Jak przyjechałem do Polski, mm -hmm. no to pisma pisałem do kolegów. Teraz rozmawiam przez telefon, FaceTime i tak dalej. Ale te czasy się właśnie już na, na szczęście skończyły. Jest telefon i się dzwoni. Leczkolwiek brakuje tych czasów, że czekałem przy budce telefonicznie, żeby zadzwonić do kolegów do Serbii, właśnie do Jugosławii, to u nich słychać. No ja tych czasów nie pamiętam, jestem troszeczkę młodszy od ciebie, e, już e, za moich młodzieńczych lat to wchodził pierwszy internet i tak dalej. Ty jesteś 12 lat starszy ode mnie, bo sprawdziłem to, jesteś 80 80. 80. 80. Tak, ja 92, tak. więc te 12 lat różnicy, i w Polsce już jesteś 20 lat. Tak jest, tak jest. Właśnie chyba lat. jubileusz jest w tym roku, takie 20 -letnie. czy dobrze mówię? No, 99. 99 w kwietniu przyjechałem. Okej, okay, nie, po to dłużej to już 25 lat. To po bombardowaniu. 99. przyjechałem. Mm -hmm. Tak. Po bombardowaniu, jak się jak skończyło się bombardowanie, to wtedy przyjechałem, bo już tak podjęliśmy decyzję. No. Myślę, że rodzice chcieli trochę uchronić od tego świata, bo trochę inny świat był tam w Serbii. Chcieli mnie trochę uchronić, no, ale tak i tak jakby po trzech miesiącach miałem wracać, ale mi się spodobało w Polsce, zresztą mi tu rodzina, i znajomych, i poznałem. I tutaj też widziałem, chciałem robić karierę zawodową w judo. I generalnie fajnie tutaj jest w Polsce, mi się bardzo podoba. Znaczy mama jest Polką, ja mam rodzinę, to nie jest tak, że jestem typowo Serb, tak? Wiadomo, że jakby dzieciństwo przeżyłem jakby w Serbii, a Drugą, teraz będzie tak pół na pół, no nie? No mm -hmm. właśnie <laughs> tak. miałem Cię spytać. Kolejne pytanie było takie: dlaczego wybrałeś Polskę? Ale teraz już mi rozświetliłeś to, że to przez tak, wzrok na tak. to, że mama stąd pochodziła. Tak, tak. Ja przyjechałem e... do Polski, a brat już pojechał w Niemczech pracować w wesołych miasteczkach, bo dużo jakby od nas, jakby tak z Bałkanu, dużo ludzi jeździło do, albo do Niemiec, albo do Wa w Austrii, jakby przy do pracy, przy montowaniu do pracy mm -hmm. ale, ale dużo właśnie było ofert w. w cyrka albo wesołe miasteczka. No. Okay. Słuchaj, a dlaczego Łódź akurat, a nie, a nie Warszawa na a przykład czy Poznań? Wiesz co, dlaczego? Bo jak przyjechałem do Tomaszowa, szukałem, bo ja w Serbii w wieku 8 lat zacząłem tonować judo. Jakieś tam sukcesy odnosiłem, sportowe. I jak tu przyjechałem, e, niestety, niestety tutaj tak, no, no to smutno było, że opuściłem swój gdzieś tam. Z jednej strony smutno, z drugiej strony już tutaj zaczęły się w Polsce inne perspektywy szukałem judo klubów, no i takim judo był Guardia, gdzie tam zagościłem na dobre, tam jakby mi trener Zbigniew Pacholczyk mi pomógł ze względu na jakby na swoje znajomości, gdzieś tam zacząłem pracować, trochę zacząłem przybywać więcej w Łodzi. Ja przez dwa lata dojeżdżałem z Tomaszowa do Łodzi na treningi. Okej, okay. I, i w końcu stwierdziłeś, że warto I by w ogóle już tutaj przez pół roku później spałem na sali sportowej, na gimnastycznej sali, bo no, finanse na to nie pozwalały, żeby wynająć mieszkanie. No i później zacząłem trochę stać po bramkach, zacząłem zapoznawać e, ludzi i mówię, nie, no muszę dowodzić się już przeprowadzić. I to była mhm. dobra decyzja. No tak, wodzi e, tym bardziej teraz, gdzie gdzie Łódź jest w centrum, i, i wiele tych Twoich prac związanych z KSW, z Fejmem, łatwiej jest z tej łodzi niż na przykład z Gdańska czy z innego końca Polski jeździć i, i, i pracować podczas tych wydarzeń. Tak, tak. My muszę musisz się sprostować, tylko że ja w KSW nie pracuję, ja tylko tam walczyłem. Walczyłeś nie, nie pracowałeś? Nie, 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 A, nie pracowałem. Pomagałem dużo, pomagałem chłopakom. No właśnie, którzy, cię bardzo często widziałem. Właśnie tam. pomagałem chłopakom, którzy z Bałkanu przyjeżdżają. No ja jestem taki, że, że jak przyjeżdża okay. ktoś, jakiś rodak, czy obecny, czy to jest Chorwac, Serb. Nawet powiem tak Albańcom, do, do dzisiaj się nie lubimy z nimi, pomagamy sobie. No, człowiek jest człowiekiem, co jest winie, tak? tak samo jak teraz nie wiem, mam też kolegów w Rosji, też Ukraińców, mój ten resztą sam go znasz. Wasyl jest Ukraińcem, mm -hmm. tam ja mogło go nie lubić, bo Rosjanie lubią Ukrainę. To, to nie jest tak. Człowiek jest człowiekiem. My nie mamy pewnej, które rzeczy i nie można po prostu lubi kogoś lubić, bo jest, nie wiem, jego ojciec albo ktoś jest muzułmaninem, ktoś jest katoliką, ktoś jest prawosławny. To jest, ludzie są, każdy ma, każdego szanuje. Każdy może być dobrym człowiekiem, a każdy no może właśnie, być zły, no, tak? To jest klucz u nas też, że, że my Serbowie gdzieś tam zabijaliśmy Chorwatu, że Chorwaci zabijali Serbowie. Wojna, no, tam nie ma reguł, no, nie? i to jest tak, to nie jest tak, że Ktoś ze zwinie, każdy z winien. No, no właśnie, w między 91 bodajże, a 95 była wojna serbsko-chorwacka i można powiedzieć, że cały czas od 150 lat trwa konflikt o, o Kosowo, tak? Powiedz mi, jeżeli chodzi o Belgrad i, i Serbię w ogóle, czy w tym momencie. Polak, który chciałby tam pojechać na wakacje, pozwiedzać, czy nie powinien się jakkolwiek obawiać tej destynacji tego nie, kierunku. Nie, 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 jest od paru lat jest spokojnie. Wtedy też było spokojnie. Zresztą Serbowie bardzo lubią Polaków i Polacy tak samo lubią Serbów. Dlaczego? Bo jesteśmy podobni i generalnie jakby nasze, jesteśmy słowia, właśnie, słowianami, słowianami. słowianami. tak? I, I to jest generalnie. Yy, Dużo Polaków, którzy ze mną jeździło do Serbii, mówią, kucze, głos fajnie, kulturalnie przyjęli, i tak samo tutaj. No, kucze, jak ktoś był z Serbów tutaj, to oni są, kucze, ale Polacy są fajni i tak dalej. Czasami te media troszeczkę tak pokazują tylko jedną stronę, a zupełnie jest inaczej. Leczkolwiek e, spór jest tam cały czas. Czuć to napięcie, ale myślę, że jak ktoś przyjedzie, zresztą dużo ludzi jeździ, jak jeździ do Grecji, czy leci do Czarnogóry, i przyjeżdża przez Serbię i śpią. i... Mhm. Wiadomo, że są jakieś ślady wojny, jeszcze tam są. tak? I, tam i, i plus wojna z Chorwatami, plus bośniakami, plus teraz z Albańczykami, plus jeszcze się, NATO się wtrąciło i tak dalej, plus to Ameryka. Tych było dużo. Dużo tych konfliktów, e, ale najgorzej było to właśnie bombardowanie. To jest właśnie najgorzej, że, że. Znaczy, my odczuliśmy najbardziej bombardowanie. Wojnę może tak nie odczuliśmy. E, finansowo tak, bo no wiadomo, jak jest wojna, to troszeczkę tak. Ale, ale finansowo każdy dostaje po tak powiem po dupie, ale jeżeli chodzi o właśnie o no spokój, jest generalnie spokój. Jest jest bezpiecznie, jest bezpiecznie można, śmiało, można jechać. jechać. Dużo chłopaków, nawet jeździliśmy na dyskoteki na to, mhm. mówią, a, mówię, tutaj nikt się na każdego krzywo nie patrzy. Ja mówię, bo każdy ma broń. No nie? <śmiech> <śmiech> to nie jest tak że chodzi na dyskotekę i, i widzi czterech typów i się patrzą. Okej, okay, czyli tam każdy praktycznie chodzi i no, broń. Ma broń albo po prostu w domu ma broń i tak dalej. No, mhm. nie? Gdzieś tam jak każdy gdzieś na dyskotekę, ktoś kogoś tu nie barkiem, sorry, sorry. Idą okay. dalej, tak? A to już była awantura. U nas była tak? awantura, dokładnie. I dlatego tak każdy każdego, znaczy między nimi i trochę nas bieda połączyła, tak? Tych ludzi mm -hmm. bieda połączyła, bo wiadomo, jak jest dobrobyt, no to jest fajne, ale jak jest źle, no to trzeba się trzymać razem, trzeba pomagać. No nie? Ja tych znajomych, których miałem wtedy właśnie w wieku, nie wiem, 7, 8, 10 lat, ja do dzisiaj mam z nimi kontakt. U nas sąsiadka, teraz widzę w tych nowych, jak w ogóle w nowych budownictwach, że tych sąsiadów w ogóle się nie zna, tak? A ona sąsiadka czy sąsiad była rodzina, tak? Jechaliśmy gdzieś, pamiętam, z rodzicami na wakacje, klucz był, został u sąsiadów. tak I do dzisiaj mhm. tak jest, to jest fajne jeszcze. Leczkolwiek powoli już wchodzi taka, jak my, my to tak w Serbii mówimy, Ameryka, że już takie jakieś mody, trendy i tak dalej. No właśnie no to nowe budownictwo, tak jak mówisz, często to zmienia to, że, że ludzie z różnych części Polski zjeżdżają się na przykład w Polsce. W Serbii nie wiem, czy też jest tak tyle tych deweloperów i, i tych nowych. No właśnie budynków. zaczyna. Właśnie Zaczynać się, właśnie tak się zaczyna to tak robić i tak troszeczkę już nie, nie jest gdzieś Mówisz każdy do sąsiada, dzień dobry, a on ci patrzy, no co mi wyjdzie dobry, po co mi wyjdzie dobry? No, no, nie? Tak. Ja w ogóle jak gdzieś tam obecnie, gdzie mieszkałem, w jakiej dzielnicy wodzi, gdzieś tam z sąsiadów, mówiłem dzień dobry. I czasami się też odbijałem, że gościu nie odpowiada. Ja mówię, dobra, mówię. I tak specjalnie mówię trzy razy, i dopiero za piąty razem mi odpowiedział. No nie, <stwór <stwór Jeszcze ty bardziej, że w moich gabaretach mówimy gruby, wysy, no na pewno nieprzyjemny. No nie? A tu się okazuje. ja... Na pewno chcę ukraść telefon. <that> <stwór encore> telefonu nie dam. Znaczy pizzy nie dam. Pizzy nie dam, <stwór financijant> nie mogę <Mitarbeiter> zióě, <stwórně> Słuchaj, mówisz, że, że bezpiecznie mamy w Belgradzie i w całej Serbii. W Polsce ogólnie rzecz biorąc, no nie ukrywając, nie mamy tutaj konfliktu, nie jest niebezpiecznie, ale Twoja praca, Twoja firma, którą prowadzisz, obstawiasz bramki, jesteś bramkarzem. Najpierw chciałbym tak porozmawiać o tej sytuacji takiej bardziej klubowej, czyli, czyli obstawianie dyskotek, klubów, innych miejsc. Czy jest na ten moment spokojnie, bo ja pamiętam, kiedy ja zaczynałem pracę jako DJ, 10-12 lat temu nie było takiego spokoju. Było troszkę tych takich przeganiania się bramek, konflikty. Znaczy, ja, ci, ja ci powiem kiedyś miałem sam taką sytuację. Możemy no, wspomnieć o tym, mimo że tam może, mhm. może nie chciałeś o tym wspomnieć, ale sam wspomnę, że kiedyś też miałem sytuację i byłem o coś pomówiony. Mhm no mogę powiedzieć, pomówiony, tak, I, że, kurze, sprawa się skończyła gdzieś tam e, w, 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 nawet w prokuraturze, nawet nie poszło to da, dalej. I powiem szczerze, że, że, że i to właśnie wtedy były właśnie 10, 12, 15 lat temu. Trochę jakby inne czasy były. Teraz ci ludzie już o się nie chcą, już gdzieś tam e, widzę, że nawet ci, co przy, przychodzą, tak, rzeczywiście, masz rację, że jest spokój, ale ten spokój czasami nie jest aż taki dobry. Okay. Bo czasami się wydarzy, wiesz, to samo chodzi, sam wchodzisz, aż tam pracujesz jakby w gastronomii i tak dalej. Gdzieś tam jakiś tam ktoś z nożem, ktoś tutaj, ktoś tam. Różnie to jest, tak? Ale rzeczywiście masz rację, że w czas, czasach naprawdę jest spokój. Ludzie, już taka klubowość, jeśli chodzi o kluby, bardzo bezpieczna. No bo też chłopaki stoją, którzy, którzy jakby gdzieś tam wzbudzają respekt i gdzieś tam... Może nie ludzie ich się boją, ale w sensie wiedzą, jak coś przeskrobią, że... Później może w drugą stronę w działać. W drugą stronę stronę ja ci nie mogę działać. to mówić, ale, ale wiesz o co chodzi? Tak, chodzi tak, o to, że... nie, Bo kiedyś coś, co ja pamiętam, że było, powiedzmy w cudzysłowie, takie miasto, nie? Byli miastowi, oni, oni chodzili, oni sobie czuli się jak panowie świata. Teraz to tak, moim zdaniem, troszkę znikło. No, no, to są bramki, tak? No, powiedzmy. Miastowi się zrobili za starzy. E, nie, ale, też, tak samo ale chodzi co, o kluby, wiesz? Dużo, dużo ludzi też prowokuje. To nie jest tak, że ktoś jest z miasta. Ja sam do dzisiaj jakoś, nie wiem, ostatnio też jak byłem i widzę, że. Gdzieś na jakiś chłopak mnie prowokuje i tak dalej. No i co, nie daj Boże, że go uderzył, to bym zezwolił na policję i tak by się to skończyło. Mm -hmm. no nie? Dlatego teraz już tam, każdy gdzieś tam, troszeczkę to się zmieniło, z każdy też ma telefony, może nagrać się i tak dalej. Monitoringi to, to wszędzie Monitoringi tak są i tak wszędzie. I wiesz, i ludzie generalnie jakby społeczność się uspokoiła cała, no nie? Mm -hmm. Już nikomu się nie chce gdzieś tam bawić, leczkolwiek ja też mam troszeczkę jakby no mówię, jest taka cisza przed burzą, bo czasami jak coś się stanie, no to gdzieś tam usłyszymy, że ktoś mm. kogoś i tak dalej, ale, ale generalnie jest w Łodzi. W Łodzi nie ma to, się mówimy, No bo obawiać. chłopaki, konkretnych chłopaki też obstawiają bramki i generalnie jak przyjdzie jakiś obóz zobaczy jakiś konkretnych chłopaków. Wiesz że to jest, chodzi jakbyś postawił gościa, nie wiem, z napisem ochrona, słuchaweczka i to trochę działa jakby bardziej agresywnie na ludzi, tak? Mm. Jak przyjdą, nie wiem, w mundurach i tak dalej. A jak widzą gościa, takiego cwaniaczka sportowca, bo dużo u mnie chłopaków stoi sportowców, widać uszy Kalifornii, widać, że trenujemy mać tam zapasy, to już ludzie zastanawiają, a nie dobra, nie, tutaj będę grzeczny, bo tu tacy chłopaki stoją i tak dalej. jak ten chłopak, że on wygląda ten, jest miły, sympatyczny i tak Kulturalny, dalej. Kulturalny, dokładnie. Kulturalny, no bo na tym też praca nasza polega, nie jest tak trzeba, Nie jest to co może się umie bić, ale czasami nie umie się odezwać, no to no no to, to się... jest właśnie ważne chyba w tej pracy, żeby. Psychologia. żeby właśnie, psychologia i przede wszystkim też ta kultura osobista. No bo nie takie osoby, które są bramkarzami, tak jak tak? bramkarze nie ochroniają, bo one nas jest źle nie, postrzegane nie. Źle postrzeganie wodzi jest ochrona, jest, my jesteśmy, my stoimy na bramce i tak, tak. dalej. Bramkarze też po, muszą potrafić rozwiązywać konflikty bez agresji, czyli wytłumaczyć, porozmawiać, muszą być w inteligentnej Ale w przypadkach, zgadzam się, w dużo przypadkach się nie da, bo jak jest na przykład awantura i oni wchodzą w awanturę, to musisz niestety czasami Wiesz, to nie jest tak, chłopaki, przestańcie się bić, oni przestają się bić. To mhm. cały czas jest ten. leczkolwiek czasami e, e, dużymy do tego, kto zaczął pierwszy. Wiadomo, kto zaczyna pierwszy, wychodzi on. A czasami wyprowadzamy obydwóch, wiadomo, że na, nie naraz, tylko jednego, później drugiego, albo innym wyjściem i tak dalej. No różnie jest, no. To, to jest. E, ja ostatnio miałem sytuację, że gościu przy szatni mi gdzieś tam rzucił się na mnie, jak go gdzieś tam wyprowadzam, kolego wyprowadzę nagle jakieś kobiety się, nie, nie, nie ruszaj, a on się rzuca na nas, no nie. Mhm. Nie ruszajcie go nie to nie tamto. Ale wiesz, ja mówię, ale jakby ten facet przy szatni nie daj bo że liścia sprzedał, to byśmy my byli. A co mu nie zareagowaliście? No, no, tak, nie? Tak, tak. Także najgorzej, jak wiadomo, pod wpływem alkoholu i nie tylko niektórzy jak się wtrącają, a nie wiedzą do końca o co chodzi, wtedy jest najgorzej, no, nie? że wtedy wiesz, i później musi wytłumaczyć, że to nie jest tak i tak dalej, jest inaczej. No, nie? Dokładnie. Eee, na szczęście, na szczęście, ja ze swojej strony, tak jak ty też mówisz, widzę coraz mniej tych konfliktów i coraz. Parkiety są spokojne. Ja patrzę na parkiet, tak? Wy ta, widzicie ta, troszeczkę ta. więcej. Ja patrzę na to, że na parkiecie mniej się dzieje, bo jednak czują ten oddech z każdej strony ochrony, która, która jest w tym klubie. Bramki. E, bramki. <laughs> przepraszam. Bramki. bramki. E, dobrze. 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 Właśnie, chciałem Cię zapytać dalej, jeżeli chodzi o bramkę i, i właśnie Fame MMA. E, jesteś tam ochroniarzem, szefem, o, szefem bramki. Zaraz kończymy rozmowę. No, zaraz skończymy <laughs> rozmowę. Bramki. Szefem bramki, dobra? Nie, czy wiesz, to nie jestem szefem bramki. Jesteś twarzą, można jestem powiedzieć. Jestem twarzą, może twarzą. Szefem nie jestem twarzą fejmu bramki, okay. e, którzy sami właściciele jakby fejmu, na to się jakby sami mi to przepisali, bo wszędzie się pokazują, wszędzie awatura, wszędzie ja rozdzielam. Leczkolwiek to się zaczęło e, od. Od piątej, szóstej gali moja przygoda z Fejmem właśnie zadzwonił. I właśnie to jest to fajne, że przez sport gdzieś tam się znalazłem, bo właśnie zadzwonił z Poznania właśnie właściciel firmy Kirczuk. Zadzwonił do mojego tenera Bandla czy jakiegoś chłopu. akurat była wtedy była ta była pandemia, i wszystkie były w, w pałacu tylko w Hiltonie, w mhm. hotelu Hilton. I tam były gale. I tam się okazuje, że potrzebowali z kogoś i zadzwonili właśnie do tenera Bandla. Wiadomo, Bandel jest światowy zawodnik MMA. I jak mają jakieś obecnie z wszystkim problem, ludzie to dzwonią do Bandla. No <grym grym 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 grym> <grym> Także oprócz tego, że jest charakterny, to jest, ma dobre serce i tak dalej. I pytał się, Nikola, słuchaj, jest taka praca czy na Fame, ja, nawet, ja nie oglądałem nawet powiem szczerze. Okay. Najpowę po tej pierwszej konferencji mówię, ale to fajnie jest, no nie? Potem pierwszej gali się. mówię, kurczę, fajnie. I tak im się też podobała moja praca i tak okay. dalej. Jeszcze ja w ogóle taki do, dryg do ludzi mam, umiem się odnaleźć w danej sytuacji i tak właśnie dam właściciele akurat, leczkolwiek miałem parę razy gdzieś tam, poniosło mi i tak dalej, bo tam to jest tak, że musisz być, musisz wyczuć moment, kiedy co może zrobić. I dlatego to jest, to jest tak fajnie się stawiasz, a tu stoisz trzy godziny za tymi ekranami. Tu gorąco, tutaj awantury, tu się szarpią, tu się biją i ty musisz tak zareagować, żeby tak, nie zrobić krzywdy zawodnikom, bo walczą, mm -hmm. nie zrobić sobie krzywdy, bo to jest bardzo ważne. I to wiesz, takie na, nasze jakby praca, my nie możemy też u, używać siły na 100% i nie możemy też bić, tak? No tak? I wiesz, i czasami na przykład ja byłem taką z, z hejterem, że z tym narciskim siedzisz tam, ja go złapałem. I chciałem go tak go tył delikatnie, ale on tak w tym momencie się odwrócił i to tak jakby wyglądało, żebym ja chciał się popisać przy kimś, że go tam wyrzuciłem. Miał, nie wiem, 70 kilo. Jeszcze mu tam ćwiatka wypadła z tego, z kieszeni. To tak i później mój kurczę, rzeczywiście niepotrzebnie, ale to był taki mój odruch. I teraz właśnie, teraz się stałem jak ich rozdzielamy, gdzieś tam musimy przytrzymać ich. Wiesz, to, tak z boku się fajnie wydaje, że fajna praca, ale tak Fajna praca oczywiście, ale trzeba naprawdę dużo uważać, co się robi, bo jeden głupi ruch i albo sobie, albo jemu może zrobić krzywdę. No, no właśnie, oni wiesz, prowokują się nawzajem cały czas, i nie wiesz, w którym momencie on wybuchnie, tak? Czy Ta. on ruszy zaraz hmm. do niego, czy nie ruszy. Powiedz mi, jaką pamiętasz taką największą zadymę, którą musieliście tam ogarnąć, która ci utkwiła w pamięci? Wiesz co, no nawet jak się zadymy, to jest ten Ferrari, co robi, tak? On tak? Ferrari, tak, on, on jest nieobliczalny i tak dalej. Aczkolwiek teraz ostatnio było z tym wiewiórem, jak właśnie Ferrari, tak powiem, jechał po jego dziewczynie i powiem ci, że ten, no, i to jest to właśnie, że my nie możemy używać za bardzo tej siły, za bardzo e, jakby naszej agresji w stosunku do zawodniku. Bo co my mamy do niego? To, to, że oni się kłócą, to jest ich sprawa. I wiesz, i trzymałem go, nawet do dzisiaj mam gdzieś tutaj ślad właśnie. Dzisiaj po teningu też dzisiaj zerwałem, ale, ale przy siatce, ale tam było koło tych ledów,śmy się zahaczyli i ja gdzieś tam, żeby on nie uderzył go, tam ja postawiłem łokieć, Jakoś tak zrobiłem, żeby on go nie uderzył, ja zrobiłem i generalnie generalnie widziałem, że jego złości i tak dalej była straszna. No i to mm -hmm. tak. Bardziej zapamiętałem po tym, widziałem w ich oczach, że on nie mógł nic mu zrobić, a ten mówię po dziewczynie, a my stoimy między nimi. No no, ta, nie? Tak, tak. I tak czasami mam ochotę wpuścić, żeby mu tam liścia dał, ale nie mogę, bo to jest moja praca. No, nie? Też nie popieram tego, żeby jakieś tam rodziny, dzieci, tak właśnie. w To tym... musi być show, ale to trzeba zachować pewien smak w tym no wszystkim. No właśnie, się właśnie. Ja, to, ja, ja to bardziej, jakbym ja robił to, to bym bardziej humorystycznie może robił. Gdzieś tam trochę podkręcał, ale no ja jestem też dartownicz, dużo ludzi wie, że też tak, dużo ludzi też prankujemy, leczkolwiek też mnie dużo ludzi prankuje. Ale, ale no, na tym życie polega. Trzeba mieć dystans do siebie. Ja mam Są dużo, tak. A czasami ja za bardzo mam dystans do siebie i ludzie, nie wiem, mówią, kurczę, Nikola, no to jest tak, właściciel firmy ochroniarskiej, gdzieś tam obstawiasz lokale i tak dalej. A tutaj jest taki misiu, misiu, który gdzieś lubi żartować, no nie? No właśnie, ja, miałem, ja tak cię postrzegam, jako że już znamy się kilka lat, że jesteś taką pozytywną osobą, która. Ciężko sobie wyobrazić, żeby drugiej osobie mogła zrobić krzywdę, tak? a, a wiadomo, masz umiejętności i tak dalej, jesteś wielokrotnym mistrzem Polski, tak? W Judo i w Judo Master. No i sam, tak. no, 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 cały czas, cały czas sporczy, no trochę rzeczywiście przytyłem paru lat i tak dalej, ale gdzieś tam się ruszam, no teraz trochę. Na kilku dietach jesteś, tak? Na kilku, o, o, kilku <grym> na obrotowe <grym> dzieci jestem tam gdzie się obrodzę. tam zjemno, nie? Wiesz co, no generalnie ciężko mi to, właśnie do tego, żeby, żebym trochę. Yy, schudnąć i tak dalej, jak mam cały czas, to sam wiesz, pracujesz w gastronomii. My cały czas mamy spotkania yy, w lokalach gastronomicznych. Tak. I, I ci gością przynieść a Nikola, spróbuj to i dużo mam znajomych, którzy mają restaurację, czy tam yy, właśnie Andrzej Stud yy, czy Omer z Stambułu, czy Aze, to teraz akurat niestety zapnął tego Kebaba i tak dalej. I, I ja to zjem, ja to czasami jadłem i mówię, zapłacę. Nie, nie, Nikola, widać, jak ty tak jesz z taką umiejętnością i tak dalej. I wiesz, i fajnie to, że i wiesz, i dużo spotkań mam w knajpach, no i tak, no jesteś do to nie zjesz, no zjesz, no nie? No, to zawsze, no no nie problem, do domu gotować. I problem, sobie. problem dużo mam ze, z ptasiem mleczkiem. No ptasie mleczko to jest, ja akurat, yy, tak powiem, Oficjalnie biorę narkotyków, ale ma problem z ptasiem <grymne> Czyli to się coś od czegoś uzależniony. Każdy tak, od czegoś jest. musi być. Każdy Lepiej ptasiem leczko niż inne, inne właśnie używki. Niezłócki e... tam też tam. <laughs> Zbałt. <laughs> Słuchaj, tutaj właśnie to jest Pogadamy na Luzie podcast, także możemy o wszystkim sobie rozmawiać. To jest nie, podcast dla nie, dorosłych, więc, więc tutaj na spokojnie. Judo, od którego roku życia? Od dziewiątego, tak? No tak, siedem, osiem, dziewięć. Już nie pamiętam, bo tak było, że na pierwszym trybunku złamałem rękę, palca złamałem tutaj. Bo wiadomo, że nawet trzeba uczyć najpierw upadać, żeby rzucać, no nie? Mm -hmm. I na pierwszym teniku pamiętam, że zrzucił mnie sąsiad w tym w całym wieku, co ja byłem, ja się poparłem tą chyba ręką, tak, w tą stronę poparłem się i niestety złamałem, później miałem szare później znowu. Mój sąsiad był trenerem, do dzisiaj jest trenerem Bran Koraszowicz. Jego wtedy ojciec był prezesem, Jugosławi, to to był Jugosławia, Związku, Jugosławii. I fajnie byliśmy takie fajne możliwości, wiadomo, jak jest prezes jak tak powiem, polskiego, to był serbski, jugosłowiański mhm. związek, że, że mieliśmy fajne warunki i tak dalej, jako dzieciaki nawet. Fajnie to było, codziennie trenowałem. Gdzieś tam, mój był trzeci na mistrzostwach juniorów, bo wtedy też juniory o 17 lat byłem później, jak zacząłem startować, to 17 lat w wieku 17 lat zdobyłem, czy 16, to już nie pamiętam. Ja mam krótką pamięć. Zdobyłem mistrzostwa, nie, trzeci byłem na mistrzostwach Jugosławii, tylko wtedy, jak teraz policzysz, to jest dziewięć, osiem pa, państw. No nie? No tak. także, no. także to wiesz, no, to sukces. jest duży sukces. Później przyjechałem do Polski, później tutaj trochę się zająłem tą karierą trochę trenerską, gdzie się muszę pochwalić, że wychowałem mistrza Polski i później na Pucharach Europy zdobyłem medale, To jest Aleksander Beta, który właśnie dzisiaj też ma swój klub judo. Znaczy, mhm. fajnie to, że, że jakby przekazałem jemu oprócz umiejętności, jakby judo to umiejętności trenerskie. Nawet ostatnio byłem, zaprosił mnie do siebie, do właśnie do klubu i robiłem takie seminarium właśnie z tymi dzieciakami. I... A to jest zupełnie coś innego, bo można być dobrym zawodnikiem, ale słabym trenerem, nie? Właśnie, właśnie, właśnie to jest, yy... często tak jest. Mhm. Leczkolwiek na przykład zależy to też, jakie podejście. I te trochę inne dzieciaki były innych czasów, za naszych czasów. Wiesz, teraz musisz z dzieckiem porozmawiać, to chyba gdzie psychologia. A kiedyś, to kurczę, jak ja sam nie poszedłem na trening, to płakałem. Mówię, mama, proszę cię, zawieź mi tata, zawieźcie mnie na trening, no nie? A teraz jednak odwróć odwróć, teraz jest, wypychać, kurczę, jest tak na młodzież jest telefon i tam, nie wiem, PlayStation i tak dalej. Leczkolwiek ja widzę moich znajomych, że oni pchają te dzieci. No trzeba, no trzeba, rola rodzica jest naj, najtrudniejsza, no nie? Ja mam sam trójkę dzieci i każdego gdzieś tam chcę spodpchać. Tylko nie może pchać pchać, tylko szczęście pokazać im kierunek. A czy on będzie, nie wiem, radbista, czy judoka, czy zapaśnik, czy MMA zawodnik, to już nieważne. Ważne, żeby trenował, bo jednak sport jakby kształtuje charakter, tak? Są jakieś obowiązki, jest dyscyplina i tak dalej. Mi się podoba te właśnie, właśnie, jak zapasy, jak dzieciaki ukłaniają się, podają piątkę, szacunek. poznają się, szacunek. I ja właśnie przez ten sport, też właśnie przez no, na fame do pracy, mówię, to niby nie do, bandę do telefonu, no, no myślę, że nie, nie... Tutaj bym nie był, gdzie teraz jestem. No leczkowie przez tą pracę też dużo ludzi poznajesz, traktują mnie, nie mówię, że jestem jakimś, nie wiadomo, jakimś sportowcem, ale gdzieś tam w sporcie jestem. No nie? Ze szpilką tenisa grałem, mało ludzi, kto ze szpilką grają no, tenisa właśnie. i tak dalej. Właśnie, że mnie ludzie lubią, że jestem normalny i to nie jest tak. Myślę, że się, szpilka by mnie też nie zaprosił do siebie. Nie, znaczy mnie to może mnie zapytał, ale gdzieś tam ludzi po boku pytał, jaki ten Nikola jest, tak? Mhm. A Nikola, ja uważam, że jestem normalny. Wiadomo, jak ktoś jest do mnie niemiły, też nie będę. Nie będę miły dla niego, będę też niemiły, ale w większości ludzi gdzieś tam. Jesteś ale nie pozytyw, pozytywnie odbierasz. Wszędzie, no tak, ale wiesz, dużo ludzi też jest zazdrość. A Nikola teraz mu odbiło, teraz na te fejmy i tak dalej. Leczkolwiek nikt nie zauważa, ile ja ludziom pomagam, w, 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 bo mam takie kontakty, tak? Ale powiedz mi, jest zazdrość, mówisz, ale ja to tak troszeczkę uważam, że. Zazdrość to jest taka trochę cecha Polaków. Że sąsiad sąsiadowi czasem zazdrości, bo kupił lepsze auto. A nie wiem, czy w Serbii też tak jest, że czy raczej ludzie tam pchają, pomagają sobie i cieszą tam się. Ja, myślę, że w latach 80-90. w Polsce tak nie było. To mhm. jest teraz, tak, zani, właśnie. ostatnio właśnie, ja to śmiał, od kiedy weszliście do Unii, znaczy weszliście, weszliśmy do Unii, to się to zmieniło, wież? Zobacz, jak teraz na Kropówkach nie możesz kupić ser, bo, bo kozi i ser nie możesz kupić, bo muszą być jakieś specjalne normy, unijne, są, nie, normy tak. i tak dalej. To jest chore dla mnie. Kurcz, uno gdzieś na rynek w Serbii. Zresztą tutaj już dużo ludzi było, z moich znajomych w Serbii. Poszliśmy na ryneczek, tu nas kiebaską poczęstowała i ta kiebaska jest na tym takim stoliczku normalnym, nie ma jakichś tam, wiesz, że czysto, brudno, wiesz. Jest krojona, jesz tą kiebaskę, próbujesz właśnie ten korzy i ser. Gdzieś tam tą rakiję ci dadzą, próbują. I ty z rynku wychodzisz taki, taki delikatny, <laughs> wiesz, szczęśliwy, tak powiem, no nie? I wiesz, i ludzie, i przychodzisz na ten ryneczek, rozmawiasz z ludźmi i tak dalej, no nie? Ale to mi się wydaje, że to bieda w państwie, że do tego doprowadziła, a tutaj widzę, że już teraz, no zobacz, bierzesz, widzisz, gdzieś jakąś pracę masz, bierzesz kredyt, leasing, coś tutaj i jakąś tam, masz jakby te finanse i tak dalej, chcesz pracować, masz pracę i tak dalej, tylko to jest dużo ludzi narzeka, a nikt nie chce pracować, no nie? Ja, ja wychodzę o 7 rano, wracam o trzeciej w nocy prawie codziennie. Oczywiście w międzyczasie mam przerwę tam na dzieci, przerwę na trening, przerwę na to, ale no 20, ja, ja się śmieję, jak, jak tesco 24H pracuje. No już nie ma Tesco, ale no, kiedyś ja tak ci, zawsze się. Tak, mówiłem, to każdy, no. to też właśnie osoby prowadzące swoją działalność. Yy, każdy uważa, a tu jesteś panem, masz swoją firmę i tak dalej, ale jesteś 24 na dobę pod telefonem. Ktoś idzie na etat, idzie na 8 godzin, wraca, wyłącza telefon i, i nie interesuje się. Ja bym go chciał pracować, ja znaleźć jakąś taką normalną pracę, znaczy mm -hmm. no, też oczekiwania jakieś muszę mieć żeby zapewnić dzieciakom jakby przyszłość, no, bym poszedł do normalnej pracy, pracował 8 godzin, by się nie przejmował. Się, a tak tu leżysz i patrzy, odzwoni. No i zawsze mi się podobały te telefony pracowników. Nóżka boli, główka. bo Nie mówię teraz o tych bramkach, ale w ogóle innych na przykład i tak dalej. No, nie? no tak, tak. Także, ale wiesz, co, no to jest skal. Ja mam akurat fajnych, fajnych, fajną ekipę obok siebie, tak mogę powiedzieć, fajną ekipę, fajnych ludzi, gdzie się tam wspieramy i tak dalej. I, i generalnie ja mówię, każdy każdemu pomaga i to się liczy. Zresztą nie mieliśmy może kiedyś tam okazję, coś tam, ale ostatnio mnie zaprosiłeś, fajny gest zrobiłeś właśnie, że pod koszulkę dostałem i tak dalej, na właśnie u Ciebie na Gali. I to jest właśnie fajne. Dlatego przyszedłem też później jako gość, tam gdzieś tam był zabor, właśnie był właśnie krzesło mojego dziecka Tomek Nowinski. to siedzieliśmy razem. I to jest fajne, że każdy, każdego zna i ja nie mam problemu gdzieś, ścić. nie wiem, ja do Warszawy idę do Poznania, z nikim nie mam problem. Jakby ktoś powiedział. Super. Nie wejdziesz do lokalu, ok, nie muszę wejść, gdzie wydam pieniądze i tak dalej. To nie jest. Nie mam jakiegoś, że jestem zakochany, zakompleszony w sobie, no nie. Mhm. No to jest normalne, no nie. Słuchaj, tak troszeczkę odeszliśmy od tego tematu judo, ale powiedz mi, czy judo obecnie w tym Twoim rozwoju, w mieszanych sportach walki, w których teraz się rozwijasz, pomogło, czy jednak to jest zupełnie inny sport? i i mało korzystasz z tych myczków z źródła, czy jednak, czy jednak pomaga, pomagają te techniki? E, e, powiem Ci tak. E, e, myślałem, że po, myślałem, że przy MMA, ja w ogóle nie byłem nigdy MMA zawodnikiem, zacząłem hmm. do tego. Ja MMA trenowałem, po prostu chodziłem dwa razy w tygodniu, raz w tygodniu do bandla na, tak powiem, prywatne treningi po prostu i tak dalej. Gdzieś tam jak Ujacka żelazka zaczęły się zapasy, to zacząłem do niego chodzić na zapasy, bo to że Blisko jakby obalenia, judo i tak dalej. Mimo, że to jest w ogóle inny sport, ale mówię gdzieś tam z opakami się łapają, było fajnie. I, I jakby dostałem propozycję o tej właśnie walce i tak dalej. Yy, Założyłem, że judo przy, przy ścianie, tak bo nie przy siatce, gdzieś tam jakieś ha haczenie i tak dalej pomaga. To jest tylko to jest jeden, 3% w 100% przepraszam. Okay. To jest tak. A tak to nie, bo to jest, wiesz, musisz trzymasz gardę, wiesz, i tak dalej. A w judo nie ma gardy, czy dołapiemy się, wiesz, za judoki, i tak dalej. Pomaga jakimś stopniu, to jest 3-4%, no? Nie? Rozumiem. Jakieś techniki można wykorzystać. No, ale tylko to jakieś nie wycinki nie i tak dalej. Gdzie sam, nawet dzisiaj był piechoła, jak e, teraz za dwa tygodnie walczy. Nie wiem, kiedy to będzie puszczane, ale nie szkodzi, <grymnie> niech się ludzie domyślą. I wiesz, i chodzi o to, że gdzieś tam go zahaczyłem, podhaczyłem, gdzieś tam u i tak dalej, leczkolwiek dobrą stójkę musiałem się pilnować stójcie. Dlatego teraz cały czas robię stójkę, żeby, żeby. Bo wiesz co, chcę, aby ten mit, że ludzie mówią, a bo MMA zawodnik, że się kre krearuje na MMA zawodnika. Nie, ja cały czas judo trenuję. A to, że ja dostałem propozycję. Walki z Pudzianem, no że jestem duży, że trenuję judo i tak dalej, to myślę, że każdy by to wziął. Myślę, żeby cheniec z żabki, z wziął no. tą walkę, bo dalej mu po pierwsze, tak, dobre pieniądze, walkę wieczorów KSW z Mariuszem Pudzianowskim i wiesz, to, to każdy by to wziął. No wiesz. tak jak właśnie chciałem o tym porozmawiać, bo tak trochę chwyciłeś pana Boga za nogę. No taka propozycja to jest jeden nagle. się że na ten z góry. Spojrzał na mnie i mówi: Nie, no trzeba chłopakom mi pomóc. Dostaniesz pierdziel, a ci <grym> i pomożemy bo wyrostek. I, 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 I pomożemy ci. Więc co, generalnie ja w ogóle, jakby to był sen. Teraz jak siedzimy, teraz patrzę jak churczę, mówi: Ja mogłem inaczej zawalczyć, mogłem to. Znaczy na pewno bym inaczej zawalczył, nie położyłbym się jak wtedy przy tym rzucie, na, przy próbu prób obaleniu i tak dalej. Leczkolwiek on rzeczywiście do dzisiaj się śmiejemy z tej siatki. Ja też tak to Z tą siatkę i tak dalej, słynna siatka i tak dalej wiesz, ja trochę mam bekę z tego, znaczy, bekę. W sensie, śmiać mi się z tego, z mojej przygody, jakby walka. Słuchaj, no idziesz, kurde, ja tam miałem kolegę, który walczył, dwóch kolegów, Darko, Stosić i Lazić. U nich miałem być na rożniku i inne rzeczy im pomagałem. to w ogóle, jak ktoś dowodzi, przyjeżdża właśnie z KSW, ja kogoś znam, to pomagał, to żarcie a to im przywiozę żarcie i tak dalej. I wiesz, i nagle, i nagle idziesz tam z nimi do szatni, oni tam się rozżywają, no przychodzi Lewandowski, słuchaj, Nikola, no, no nie mamy nikogo, nie wiem, może Pudzian był taki wybredny, nie chciał nikogo. Mówi, nie chciałby zobaczyć, mówię, ja mówię... No, wiesz, on jakby powiedział, dwa tysiące bym też poszedł, no nie? Wiesz, okay. No walce wieczoru. Tylko, że to tak mnie przerosło delikatnie trochę, że wie, że tak mówię, jak wychodziłem już no, do tej walki... Trochę pełne, nie? Wiesz co, może się, ja się bardziej przestraszyłem... E, znaczy, nie, nie może się przestraszyłem, ja się bardziej tak... Stresowałem tym wszystkim, że się nie przewrócę wchodząc do tej gadki, no, wiesz, to takie, wiesz, jak małe dziecko gdzieś tam, jak czuł się taki mały dzieciak, gdzie wchodzi jakiś dorosły świat, i wiesz, te lampy, tu kamery, jakieś wywiady, wiesz, no nowy świat, no nie? I to mnie trochę pogubiło, lecz kolegę ja no, bym, nie pokonał, no, Mariusz, wiesz, wszyscy mówili, a co, ja Mariusz, by każdy poskładał, tylko jak Mariusz zgasił materle. To już była cisza, to już, o oh, czy Mariusz znowu urosł, no nie? Kolei, szkoda, że, że nie dał się obalić i tak dalej. Taki był plan, bo mi ten powiedział, Nikola, ty nie boksuj, bo ty nie wiesz boksować, no nie? Ty na ulicy się możesz zgrzać, ale w ringu to, to nie jest to samo, mówię, tam jest, wiesz, nie, masz nie boksować z nim, bo jak ci maniek trafi, to będziesz trzy dni chodził do tyłu, no nie? <śmiech> <śmiech> to, to dzisiaj mają na te słowa, no nie? Będziesz chodził na stać trzy dni. No i, i taki był plan, żeby go gdzieś tam przyucić. Ja z judo, jak po obaleniu, Położyłem się na brzuch i wiesz, i zamiast stać do góry, ja się położyłem na brzuch. Lecz jak teraz, by to trochę inaczej wyglądało. No i chłopaki ostatnio zrobili pranka właśnie, że, że mam na 20 na fejmie bicie, właśnie, z, z, z Pudzianowskim. Kolega, buba zadzwonił do mnie. Byliśmy razem w aucie i wracaliśmy z Warszawy, z, a właśnie z pogrzebu ojca Macina Gortata. I żeby rozwoje sytuację, chłopaki gdzieś tam. Sprankowali mnie strasznie, o Jezu, ale byłem wkurwiony trochę, bo wiem, wiem ile przy każdej walce, ile mnie kosztowało nerwów, stresów. Mm -hmm. I to jest tak, dzwoni jeszcze właściciel fejmu Pasterniak do mnie, bo on był też jakby to wkrętacz. Znaczy do niego zadzwonili, powiedzieli, żeby do mnie zadzwonił, że mam 20 minut, pół godziny na, czy chcę walczyć z Mańkiem, czy nie, no nie. A ja od kiedy przegrałem z Wielki Bu, to powiedziałem, bo Wtedy Bożach, że wszystkie konsultacje muszę z tenerem, wszystkie walki mam, czy obojętnie jakiś obóz jadę, z tenerem bandlem, żeby po prostu nie robić jakąś głupotę. No i, i rzeczywiście, i rzeczywiście dzwoniłem do tenera Bundla, on mówi, Nikola, no jak chcesz, jak się czujesz na siłach, no tą stópkę poprawiłeś, ale jeszcze jest do poprawy, no wiesz, teraz... Trochę nie tenowałeś tak trzy razy w tygodniu, dwa razy w tygodniu. No gdzieś tak, wiesz, takie rozmowy były i ja w głowie tutaj. Ja bym nie uwierzył temu koledze, ale że dzwonił właściciel fejmu, no to wiesz, no kurczę, mówi Nikola. I on mówi tak, masz 20 minut, że tam jakąś dobrą kwotę dali, no nie, ale mnie nie chodziło o pieniądze. Ja mówię, mm -hmm. nie, mówię, chodziło mi bardziej, żeby wypaść dobrze na walce. No tak. tak, tak. I tak mówisz do siebie, mówię, czy ja jestem gotowy, no gdzieś tam trenowałem. Mówię, no, kurczę, no Mówię do wieczora chociaż mi dajcie czas. No i się okazało, że czasie znaczy zazdroszczę, że to jest prachne, no nie? Czyli I tego kolegę, co mnie wkręcił, to byłem trochę w, no powiem, wkurzony dwa dni, bo, bo naprawdę, bo to jest fajnie, jak się siedzi, patrzy i tak dalej, wiesz, no to jest super, ale jednak jest walka z walką, no, nie? no właśnie, jak dostałeś tą propozycję od Martina Lewandowskiego walki z Pudzianem, jakie to były emocje? To była taka ekscytacja, czy był Eksytacja. taki strach trochę? Nie, ekscytacja, bo wow, Eksytacja. fajnie, super. Okay. Tylko wychodząc do ringu. To już mnie złapała taka trema. Miałem no po okay. prostu, taki stres złapał i miał, nogi trochę miałem takie wiesz, trochę jakby z betonu, nie wiedziałem co się dzieje. No Wielu nie? zawodników właśnie mówi, że cała ta otoczka jest stresująca, a nie samo to, że masz się z kimś wiedzieć. No tak, tylko że ja wtedy w ogóle nie miałem co miałem do stracenia. Przegrałem z Mariuszem. No bo byłeś Dobre pieniądze. totalnym underdogiem, Do... chyba pamiętam, był kurs na e, którymś z Bukmacherów 1-0-1 e, na zwycięstwo wariusza, a na ciebie tam, nie wiem, 8 czy, czy 10 zł. Nie? No tak, tak, ale, ale wiesz o co chodzi? Chodzi o to, że. Ja myślę, że każdy by wyszedł. No kurczę, za te pieniądze, co ja dostałem, to by każdy wyszedł. No właśnie kurczę. chciałem Cię spytać o, o, o pieniądze. Nie musisz mówić kwot oczywiście, ale, ale chodzi mi o to, czy jak poszła ta propozycja. To w ogóle był moment na jakieś negocjacje, bo tam nie było czasu. Nie, ja się zgodziłem. Po Przecież jakby mi dali 2000, tysiące, ja bym się, no walce okay. wieczoru, na, więcej gali, na większej gali w Europie. No Myślę, tak. Co? No. Przypadkowo, ja, to, ja się śmieję z tego, bo ludzie mówią, a Nikola robi teraz siebie z złożnikiem ma, Nie, ja jestem świadomy, że się przypadkowo tam trafiłem. Ja się z tego sam siebie śmieję. Ale to mnie znowu pociągnęło, żeby dalej trenować. Mhm. Później przegrałem właśnie niepotrzebnie, właśnie nie posłuchałem ten raz wielkim bólu, ale to w ogóle była porażka. Już, ja już szatni przegrałem tę walkę. Mhm. Bo ja z nim wziąłem walkę ze względu na to, że ja z nim kiedyś sparowałem. Gdzieś tam na tym sparingu udało mi go się przewrócić i tak dalej. Ale dużo oczywiście ludzi gdzieś tam komentowało, ty się nadajesz, grubasie, się w domu i tak dalej. Okej, okay. to co pokazałem, tak. Tylko jak później wygrałem dwie trzy walki, no już tak wiesz, a wygram, no dobra, wygram, no nie. Tylko to jest taka właśnie, wracamy do tego tematu ludzi tak, mentalności, tak, tak. że wiesz, jak ci się udaje, wiesz, no, To cię każdy klepie plecach, A pleca, jak, pleca. jak, jak przegrasz, to... wiesz, no kurczę, jak ja przegrałem, miałem tyle, wiesz, ale tyle, ile ile miałem tych e, e, wiadomości od takich znajomych, gdzie w ogóle nie trenują. No, mm -hmm. no jak się tak dałeś, no nie? Ja mówię, no tak. a mówię, masz jakiś medal w życiu? Może, że chociaż. Ja mówię chociaż, nie wiem, na 50 metrów. Bokserski. Ja mówię chociaż na... Obecnie jakiś sport, <grym> wiesz o co chodzi. No, no, no. Ta trema, to wszystko, wiesz. Ja dam przykład teraz. Dwa tygodnie temu był, był turniej, ja tutaj akurat, moja firma też wspieramy Piotra Kuczarek, który jest no już będzie miał kwalifikacje na olimpiadę, to jest taki teraz najbardziej topie judoka w Polsce i to jest ten przykład, że my się poznaliśmy gdzieś na sparingach, właśnie gdzie jeździłem po Polsce jako judoka, robiliśmy sparing, poznałem go, bardzo fajny chłopak z rybnika. teraz od pięciu lat jest na, na topie właśnie judo w Polsce i właśnie my mu pomagamy, my mu sponsorujemy, moja firma, nie tylko moja, gdzieś inni tak samo, który ja pokierowałem do niego i teraz tak, on przegrał dwa tygodnie temu e, drugą walkę, a teraz przywiózł srebro z następnych zawodów, no nie, i pokonał, nie wiem, pierwszego, tam drugiego na rankingu e, światowym, no nie, chłopaka, mm -hmm. który, wiesz, tam, słabo w ogóle przygrywa chłopak, a tu nagle ten go rzucił, także wiecie, zgoś, to jest i właśnie to taki taki do ludzi, jak nie wiecie, druga nie wiesz, czy wychodzisz do, do walki, czy masz gorączkę, wiesz, dużo, dużo chłopaków. Ja naprawdę MMA Sport, ja naprawdę szanuję tych chłopaków, którzy trenują, bo wiem, co oni przeżywają, zbijanie wagi. Kurcz, ja, ja z Tenerem bandlem jestem cały czas przy jego, sześć, sześć walk teraz byłem przy nim. Kurczę, to jest, no jest taki jakby w <grywny> znaczy taki... Od, od miłego pana do niesamowitego pana, wiesz, zbijanie wagi, on się tak, skurza tak, tak, i tak, tak dalej. No. I tu jeszcze masz walkę, to nie jest tam jest zbijanie wagi. Jeździsz, od tego żyjesz, oni chłopaki większość z tego żyje i tak dalej. I to wiesz, ja bardzo szanuję każdego zawodnika MMA, czy to jest amatorsko, czy to jest w ogóle profesjonalnie, no naprawdę to jest... A wiesz, teraz wyjść przez stadionie, gdzie masz 50 tysięcy osób, no nie, i się wyłącz psychicznie. I skup się na walce. I tylko. skup się na tak, walce. Tak, tak. To, to, to tak fajnie się tak mówi i tak dalej. Wiesz. A czy dlatego też wiesz, są przygotowania z psychologami i tak dalej? No, to, bo, no ty na to nie miałeś czasu. Ty po ja prostu... wiesz, no właśnie dlatego wyszedłem do tej walki z Pudzianowskim, jak wyszedłem, do wielkiego był Jakieś show, ja tego Kaspa Błęskiego ziołem, żeby mi śpiewał, tu tych celebrytów zaprosiłem z Ja wszystkim tym żyłem, tylko nie walką. Okej. Okay. Ten mi nawet, mówi, ty przecież byłeś taki blady w szatni, ty nie wiedziałeś, co się dzieje. Okay. Ja mówię, no drzewiście. nie Nie przygotowałem On mówi, w ogóle nie powiesz tą walkę wziąć. Ty powinien wziąć jakiegoś chłopa, na spokojnie, na spokojnie się naszykować, a nie jeszcze wielkiego Bóg, który są, sami widzicie, jak teraz za No Wszystko idzie, idzie do przodu, cały idzie cały do przodu i tak dalej. I on jeszcze zrobi karierę. Nie chodzi o niego. Tu chodzi o mnie, że ja przegrałem sam walkę, bo ja nic nie pokazałem, mnie to boli, że ja nic nie pokazałem. Zresztą gdzieś tam trenuję, speruję, ale ja jeszcze raz powtarzam, ja nie jestem typowym ma zawodnik. Ja trenuję Judo, MMA robię to, bo lubię to robić. To mi sprawa przyjemność. A jak się trafi, mówię, gdzieś tam jakimś grekiem miałem z kickboxerem wygrałem, później walczyłem z zapadką, on kontuzję dostał przy moim obaleniu. Jak obalałem, to dostał kontuzję, ale czy jako wygrana walka. No i teraz walczyłem z jakimś takim chłopakiem body chryst tam z Poznania. No to jest obecnie. No, tak? Charytatywna walka. I wiesz, ja się nie spieszę, żeby nie wiadomo być jakimś... Ja mam też swoje lata, ja mam 40 w, w tym roku 40 lata, także to ja nie będę jakimś zawodnikiem... Ty odpowiadasz na pytania, zanim ja zadam. <laughs> ja, 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 ja wiesz, ja nie będę jakimś zawodnikiem, wiesz, mam do końca, wiesz, ja trenuję. Teraz jak się jakaś jedna dwie walka trafi i to wszystko. A startuję w dziedziców, startuję teraz właśnie w sobotę, jadę na zawody Sumo. Ja wiesz, spróbuję. Bo mnie, kombinujesz sobie. Bo wiesz, co, bo to lubię. Spotyka się z ludźmi coś innego, a w domu mam trzy, ponad 300 medali, także ja, ja nie muszę, że mówisz, a ty jesteś taki, do takiego sportowca. Ja mówię, nie. nie musisz nikomu nic udowadniać, przede wszystkim. Ja muszę nikomu wiedzieć Słuchaj, a właśnie jeżeli chodzi o tą karierę mm, twoją w MMA, mhm. czy y, jakieś plany są? Masz te pięć walk za sobą, y, czy ewentualnie myślałeś o tym, żebyś chciał jakąś walkę sportową? Czy jednak może byś chciał się dostać do tych frików i... I wejść w ten świat, i ja coś ci, zrobić. Ja ci powiem tak. Ja nawet jak dzisiaj bym zadzwonił do właścicieli Fejmu, Taki mam dobry kontakt z nimi, że, że na następnej gale bym zrobił e, e, walkę, tak? Mhm. Ale, jest to ale, czy moja psychika by dążyła do tego, ja bym musiał pogadać samym sobą, tak powiem, czy ja bym dał radę, pracując tam, walczyć tam? Rozumiem. Wiesz, to by to tak znasz to, było... to od zaplecza. Znam to od zaplecza. Musiałbym gdzieś tam komuś. Znaczy, ja bym to tam, ja w ogóle nie jestem, wiesz, komuś, tam zrobił mszoł i tak dalej. Czy tylko wiesz, czy za bardzo obciążenie byłoby tam, gdzie pracuję, tam bym walczył? Tak trochę bym się, końca. może to nie do końca, no nie? Jak będę czuł tego, że chcę walczyć, to zadzwonię, słuchajcie, dajcie mi nie wiem, następną galę walkę, mam trzy miesiące, cztery i tak dalej. Wracając do przygotowania. Trzy miesiące się musisz przygotować. Obojętnie, czy to będzie jakiś przeciwnik z lepszej półki, z niższej półki i tak dalej, ale musisz się przygotować. Przynajmniej trzy miesiące. Musi zapierniczać, tak? Jak się w przygotował, to jest tak. Dzieciaki w domu... Kobita ma ludzi, przychodzisz do domu, ona w ogóle nie jest związana ze sportem. Ja, nie, nie wiem, czy jeszcze w domu jest postać po kłótni, <laughs> poradny. Ale wiesz, to jest tak, przychodzisz do domu, chcesz odpocząć. Ten cię skacze na głowę dwulatek, siedmiolatek tata zaweź mi na trening. I wiesz, to tak z, z jedną z drugiej połączyć, e, jest ciężko, no nie? Muszę gdzieś wyjechać. No muszę jak wyjadę, zostawiam biznesy. Jak zostawię z biznesu, nie będzie dopilnowany przeze mnie. Biznesy upadną. I to tak wiesz, Ja już w swoje życiu tak naprawdę, czuję się spełnionym, tak? Dzieciaki, jestem zdrowy i dla mnie to się liczy, że moi znajomi gdzieś tam obok mnie są. Wiesz, nie masz ciśnienia. Nie mam ciśnienia, na to. żeby okay. ja teraz w wieku. Ja teraz nie będę robił też siebie, pojacy, że w wieku 44 lat będę robił karierę MMA zawodową, czy tam freakową, no nie. No, ja dzisiaj jak Piotrek był, dziś on ma walkę jak wiesz, dziś mu pomogłem w przygotowania i tak dalej. A ten nawet no, cenuje, bo to gdzieś tam no, przyda się wiadomo, i, i na ulicy i się przyda i w klatce jak gdzieś tam się z chłopakami sparuje i tak dalej. No nie? I to jest ludzie mówią, kurde, czasami, wiesz, po tygodniu ci nie ma na treningu i tak dalej. No, ale ja też mam inne obowiązki, ja z tego nie żyję. No, nie? Ja no żyję. właśnie, wiesz, niektórzy tylko powiedzmy sobie szczerze, ale... 5% w Polsce zawodników MMA może sobie pozwolić na to, że nie wiem, rzuca wszystko i tylko trenuje, tak? No tak jak Marcin Bandel właśnie to jest chłopak, który, który fakt faktem skupia się na treningach głównie, tak? A, ale No ale widzisz, no też to i tez, musi też stać na też znaczy, musi musi pracować. No, tak też na naprawdę to. musi też lubi pracować, lubi stać na bramkę i tak dalej. Nie Wiem, czy lubi, czy nie, ale <laughs> wiesz, generalnie no, mu, musi mieć dobrego sponsora. mieć dobrego sponsora, Musisz jakiś wynik zrobić, no tak? tak. Zrobić wyniki. Żeby zrobić wynik, musisz zapierniczać. Żeby zapierniczać, musisz mieć tak, no spokojną głowę. Musisz być kawaler, znaczy. Musisz. Nie musisz być kawalerem, ale wiesz, no, musisz mieć zdrowy rozum, musisz żeby być trenować na, na treningi, na treningi i na, na przygotowanie. U, no ja teraz tak. przecież ja to się i tak i tak e, gdzieś tam trenowałem, tu, trochę jeździłem do te, te ostatniej walki, bo mimo że to był pan, który gdzieś tam miał nie wiem, dwa, dwie, trzy przegrane i tak dalej, jedną wygraną. Ale wiesz jak to jest, jeden coś w takiej wadze i lecisz, i idziesz, wie, idziesz spać. no nie, A znowuż, znowuż, wiesz, no przegrać tak, znowu, ja nie chcę tego przeżywać, no nie. To wiesz, to takie zbyt przegranie, zbyt masz ambicje, żeby żeby, żeby sobie to wiesz, i tak dalej, no nie. A znowuż, znaczy na goziach, jak nie przygotujesz się i przegrać. Jak już przygotujesz, da wszystko z siebie, dasz dobrą walkę, jest okej. Okay. A ja z wielkim buz, znowuż, to mnie tak zraziło do siebie, żeby nie brać już. Ja miałem dużo propozycji, no nie? Ale ja mówię, co ja pójdę? No i co ja robię? W wieku 40, teraz ci młodzi mnie gdzieś tam wyzywają i tak dalej. Mówię, po 23-25 lat, no, ja mam 44. Ja mm -hmm. mówię, ja ci mogę być ojcem, no nie? Okej, okay, są chłopaki gdzieś, ale ja trenuję judo. Wiesz, ja jestem całe życie judo, -trenuj. był, trenuję. bym był MMA, to by nie było problemu, no nie? Leczkolwiek. No ja ja z tobą nie nawet będę gadałem, w... żebyśmy w boksie kiedyś zrobili, ale ty mówisz, że no, w boksie się nie czujesz. Wiesz, co, ale teraz, teraz mhm. po tylu, powiem ci, że teraz po tylu treningu właśnie z Wasylem, typowo boks, to bym się pisał na boks. Tak. Teraz tak, typowo boks. No to no robimy. Nie? Robimy. Deal? Okay, deal. Na biznes boxing? Tak jest. Dobrze. A już napisał, ja, ja nie wiem, czy ja post nawet nie wiem, na Instagramie, że ja zrobiłem kiedyś właśnie, że ten, ale w 2024 Myślę, że po wakacjach zrobimy, jeszcze dobrze. nie teraz, jeszcze dobrze. muszę trochę będzie zjechać, nagrane, i tak będzie dalej. nagrane, zobaczymy. A ja mam, o oh Jezu, ile się tam ustawiła kolejka do mnie, <laughs> <laughs> ci wszystkie, co wyrzuciłem z, z tego, <laughs> z lokali. My akurat tam. mamy dobry kontakt, więc, no. więc, więc to będzie fajne, fajne w szczytnym celu, fajna zabawa, Jak, jakbyśmy yes. coś takiego zrobili. E, dobrze, A już ja z Tobą ważyć? Tak. A! No ja mnie ze mną! A, a, nie, nie chciałbym z tobą. Dlaczego? Wiesz, znaczy, ja, nie umiem, ja nie umiem zbić, co, z... Nie, ja się ty nie umiem, znaczy, ja nawet jak sparuję z jakimś znamieniem, ja, ja nie potrafię go uderzyć. Aha, co? Ja rozumiem. jestem taką dobrą... Miesz Mi to ten taki Miszkin właśnie z Warszawy Za Maćkę, powiedział. Za Miszkina, tak? Tak, tak. Mhm. On mówi, Nikola, jak ty chcesz, kurna, sparować, jak ty? Ty jesteś takim dobrym człowiekiem, ty nie potrafisz uderzyć znajomego, no nie? Ja mówię, jak to? No przecież ja bo tam byliśmy jakieś tam, robiliśmy coś, ja mówię, ty jesteś za dobry, na, za, za dobry na, ty masz dobre serce, żeby uderzyć człowieka. Ja mówię, no tak, ale jak ktoś mnie wkurzy i tak dalej. I ja bym, ja bym z tą robił, ja bym się śmiał na przykład. No, no ja znaczy, to by było, wiesz wiesz, bardziej takie możemy for Możemy zrobić nie? taki for Słuchaj, fun, zrobimy zrobić dobra, taki, to zrobimy Możemy zrobić taki zanim. sparing, na przykład zrobić palik na przykład na, na, na tego. Dobrze, takie pomyślimy. Pomyślimy, ale, z ale, ale, ale siłą, <laughs> rzeczy, siłą rzeczy to, co powiedziałeś, fajnie może znajdziemy kogoś takiego, <laughs> z kim chciałbyś się sprawdzić i, nie, nie i nie moglibyśmy ma problemu, taką bokserską walkę nie ma problemu. zrobić. Ale mówię, jeszcze bym poszkolił ten boks, żeby, żebym, żebym go nie łapał za nogi, bo już czasami <laughs> łapiesz, jak przygrywasz to łapiesz za nogę, no nie? Jak Denis. <laughs> jak Denis, jak Denis, <laughs> tak, to. Także Może wiesz. jego tematu naprawdę nie poruszajmy, <laughs> no, nie ma co <laughs> gadać. E, no dobrze, słuchaj, Przebrnęliśmy przez tematy Twojej pracy, Twojego pochodzenia i, i, i też sportu. Czyli na ten moment nie ma żadnych planów oficjalnych na jakieś walki, nic nie jest podpisane albo o czymś nie jest rozmawiane? rozmawianie jest Czarna góra, góra koniec maja, czerwiec. Lecz jak powiedziałem, że ja się muszę zastanowić na tym. Mam Ale opozycji, MMA, czy, MMA, czy MMA? MMA. Okay. Z takim strogmenem Góry. Ja powiedziałem, że się muszę stanowić. Bo mówię, bo ja mam dużo też swoich prywatnych spraw, swoich obowiązków. Ja nie uciekam. Będę chciał się zobaczyć w tym roku, tak? Uh -huh. Tylko, że mówię, no, ja mam inne sprawy na Bez razie ciśnienia. na głowie. Bez ciśnienia. No, to nie jest tak. Mi to ten fajny bander powiedział, mówię, będziesz czuł, to zrobimy to. Nie będziesz czuł, nie robisz tego. Ja z no wielkim, to zrobiłem na siłę. Po co? Uh -huh. tak, później tak mówię, po co to zrobiłem? A nie wiem, Mądry jest po, po szkodzie, że tak powiem. No, no ani ten. Tylko wiesz, jak patrzę tą tę ja to co ja tam robiłem walce, też mi się śmiać. Tylko że mnie ten znowu, ten, wchodząc do klatki, mnie tak stres złapał, że ja to w ogóle mówię, co ja tu robię? W ogóle. No tak od ciebie jak, jak Radzikowski fajnie mówi, że ty, Nikola, przyjmowałeś ciosy twarzą, no nie? Blokowałeś. <laughs> blokowałeś, blokowałeś ciosy twarzą, no nie? Ale wiesz, no, to też jest brak, jakby brak mojego doświadczenia jakby w klatce. Bokserskiego Boxerskiego Bokserskiego, w, w, ogóle, w ogóle druga druga jakby, no wiesz, no, no może brak doświadczenia, no ja się też na no, ulicy się też napierdzielałem i tak dalej. Ale ty Tylko jesteś innego, no. To jest coś innego, tu wiesz, wychodzisz do gościa, który jest, wiesz, też przygotowany jak ty, no nie? No tak. teraz, teraz, Zobacz, zobacz teraz, ile, ile chłopaków teraz trenuje. Kiedyś nie trenowało tak dużo ludzi. No nie? Znaczy to nie ukrywając, jak ostatnio też miałem tutaj gościa Mateusza Jerzyńskiego, tak sobie mm -hmm. wspólnie stwierdziliśmy, że nie ukrywając, to jest głównie to pudziana i tej walki z Najmanem, kiedy tu w Polsce to wszystko się zaczęło, że tak powiem, i KSW weszło na wyższy tak, level, tak? tak I i tak, wtedy, tak, wtedy, tak, wtedy tak. dlatego młodzież i, i też osoby dorosłe zaczęły trenować e, KSW, jak to się kiedyś mówiło? To tak, tak, na co chodzi na KSW. Tak, tak. tak, 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 tak. tak, tak więc, KSW? więc teraz jest tak, a teraz jest coraz ale więcej. Ale wiesz, że jak są zawsze jakieś gale, że w Łodzi jest zawsze więcej awantur. Znaczy w ogóle na Piotrkowskiej jest więcej awantur, jak, jak są po jakichś galach. Tak, no, tak. tak. Emercyjny się podnoszą. Jak i... Ja bym. No fajnie potem się ludzie jak gdzieś tam siedzą kogoś znajomych, i ludzie, którzy nika, ży, nigdy w życiu Worek nie uderzyli w bokserski czy gdzieś. A ja bym tak zrobił, a ja bym tak, wiesz, oni ciuci piwo, wiesz, ja bym tak. tak zrobił, a mógł tak zrobić. Ja naprawdę judo czy tam zapasy, MMA. MMA, naprawdę pełny znaczy, znaczy do tych walk, też do Judo i tam z szacunek, ale tu musisz wszystko, tu mów, tak musisz być w dobrze, musisz być w parterze, musisz uważać na nogi, naprawdę szacunek dla wszystkich chłopaków, bo to jest kurczę, to jest kawałek ciężko chleba, a czasami jest jeden cios i gdzie spadzi, do widzenia. No, nie? I nie mam od tego. Jak dobrze nie ma trafisz, mocnego, to nie mam od tego. No, Bardzo Ci dziękuję za rozmowę, pogadamy no na luzie. Ty? Już, to nie wiem, godzinka już minęła, jakoś tak? Kurczę, Słuchaj. Ile mogą nasze gęby oglądać, nie? <gadamy> tak, tak jest, tak jest. Życzymy ci powodzonka, zdrówka przede wszystkim i, i, i sukcesów w sporcie, w, w, w zawodzie, w którym działasz jako bramkarz i, i w swoich biznesach. Dziękuję. Nikola Milanowicz był moim gościem. Pogadamy na luzie. Wszystko A nie pogadaliśmy o TikToku. O TikToku ja się nie znam. Nie oglądałem, nie, nie mam jak to nie. się ustosunkować. Nie, ja, zawsze jak jest gala fame, już tylko to powiem już kończymy. Jest gala fame, zawsze ludzie bior, ci z fame mnie biorą właśnie, żebym nagrał na coś w TikToku i każdy mój film ma ponad wam miliony wyświetleń, no nie? Bo Słuchaj, no ty mnie... TikTokerem głównie jesteś, a nie? No teraz TikToker, ale nie, nie. nie? Nie, nie, potem u siebie to a, tam no, robią. Okay. Jako, ja w gościnnie, i strona ekipa, <laughs> i Fame, i tu wszędzie gościnnie, występuję właśnie, ale, ale to jest to, że ludzie mnie widać, że jednak mnie lubią, jak gdzieś tam chcą patrzeć. Albo ci, którzy lubią, też mnie oglądają. No, Także oglądajcie, Co nas lubią i co nas nie lubią. Tak, zapraszamy na TikToka, Nikoli. Okay. Do zobaczenia. Dziękujemy. Pogadamy na luzie Nikola Milanowicz. Dziękuję. Czegoś go zakłaniam się. Dziękuję.